Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejna część, nie wiem, czy to tak można powiedzieć, może tak, kolejna część z kosmetyków Essence Catrice, takich z kolekcją od DC, no bo mamy Harley Quinn i mamy Jokera w Catrice. Dzisiaj od Essence Harley Quinn. Muszę Wam powiedzieć, że kolekcje takie raczej mieszane. Jest parę rzeczy fajnych i parę takich, trochę słabszych, no ale to. Obejrzyjcie proszę film, zobaczycie, co się sprawdziło, a co nie. Może Wam tak na szybko pokażę, co tutaj mam do przetestowania. Więc jest puder i rozświetlacz, jeśli chodzi o makijaż twarzy. Do makijażu ust mam dwie szmineczki, które do złudzenia przypominają pomadki od Tarte. Też są takie, o, wyciskane. Dwie szmineczki. No tak jak już Wam tutaj troszkę mignęłam, mam paletę taką różaną. I do rzęs tusz. Taki fioletowy jest jeszcze turkus. Ja mam ten fiolet. Ok, no i to jeśli chodzi o wstęp. Temu się będziemy przyglądać. Oczywiście, jeśli jesteście nowi na kanale, to poproszę o subskrypcję. Poproszę o paluszki w górę i komentarze pod filmem, bo to po prostu pomaga kanał rozwijać. No i moi drodzy, jeśli jesteście ciekawi, jak się kolejna porcja kosmetyków Catrice Essence od DC sprawdzi. To zapraszam do oglądania. Stan makijażu jest następujący. Mam na twarzy bazę, podkład, korektor. Mam też troszeczkę bronzera w kremie i różu. No i teraz wypadałoby to przypudrować. Jak już wiecie, mamy wśród tych nowości puder. Harley Quinn to jest Pink Loose Setting Powder. Proszę bardzo, wygląda tak. Jest taki delikatnie różowy, ale nie tak różowy jak puder z naszego Face Bloom. Zobaczcie. Face Bloom jest taki intensywny, no jeśli chodzi o róż, natomiast to jest takie blade, powiedziałabym, że takie brzoskwiniowo-różowe. No zajrzyjmy do środka. O, jaki słodki puszek, zobaczcie, takie serduszko. Jest słodziutkie, no i muszę powąchać. Też jakoś ładnie nie pachnie. Jest taki bezzapachowy chyba. No w każdym razie, o, mamy taki kolor, to jest takie bardzo, bardzo blado-różowe. No i ja sobie tym pudrem utrwalę, nie będę tego używać, użyję sobie pędzla, ja sobie utrwalę tym pudrem korektor. No i oczywiście przypudruję nim całą twarz. No, okej, puder chyba będzie fajnie wyglądał. No tak powiem Wam, że nie do końca się ta kolekcja udała Catrice i Essence. Testowałam już fioletową paletę z Jokerem od Catrice, no i sama paleta wypadła słabiutko. Pozostałe kosmetyki ok. Zobaczymy, jak się to Essence dzisiaj spisze. No i potem oczywiście jeszcze do przetestowania będzie jedna zielona paleta z Jokerem, czyli jakby druga z kolekcji. Puder na twarzy wygląda bardzo ładnie. Tak ładnie optycznie, wiecie, skórę wygładził, ujednolicił. No myślę, że przyjemny puderek, także... Puder jest chyba jedną z tych rzeczy, która się Essence tej kolekcji udała. Puderek chyba przyjemny. To odkładam. Nie, no jest urocze to serduszko. Cały ten puszek, zobaczcie, jest naprawdę uroczy. I wydaje mi się, że jeżeli używacie takich puszków na przykład do nakładania pudru pod oczy, no to to będzie takie nawet użyteczne, bo ten, wiecie, dziubek tutaj od serduszka, o, fajnie tutaj będzie wchodził, wiecie, tą małą przestrzeń w wewnętrznym kąciku. Więc jeśli używacie, to myślę, że będzie dla Was ok. Ja wolę pędzel. Dobra, puder, pierwsza rzecz. Pierwsza rzecz jest na tak. Nie wiem, czy ja sobie to jeszcze muszę dodać troszkę bronzera. Może trochę bronzera dodam. Dołożę sobie taki bronzer w kamieniu z Too Faced. A w ogóle róż, który mam na policzkach, to jest róż od Lovely. Zaraz Wam pokażę. Pokazywałam Wam go w ulubieńcach, bo to jest jeden z ulubieńców. Wygląda ślicznie i efekt na twarzy też daje bardzo ładny. Taka zimna, zimna guma balonowa. O, to jest ten róż dokładnie. Na pewno, jeśli oglądaliście ulubieńców, jeśli nie, to zachęcam, ale pokazywałam Wam go. Tylko chyba w ulubieńcach nakładałam ten morelowy kolor. O. Nasze polskie Lovely, super. A no, ale Essence. Puder w porządku. Różu może sobie też troszkę dołożę jeszcze. Taki kolorek. Teraz już dołożę różu, wiecie, w kamieniu odrobinę. No myślę, że tyle wystarczy. I zajmujemy się tym rozświetlaczem. Rozświetlacz. Oczywiście kolekcja Harley Quinn. W ogóle są dwa kolory. Ja mam tutaj taki w różowej oprawce, jest jeszcze taki błękitny.
Ten, który ja mam, to jest 01 Rebel i wygląda tak. W ogóle jeszcze może Wam pokażę dokładnie tak samo opakowanie. Natomiast sam rozświetlacz to jest coś takiego. Ogólnie rozświetlacz jest bardzo ładny, ale myślę, że on będzie kłopotliwy, bo no, ma kolor i jest dość no, taki charakterystyczny. To jest zimny kolor, wiecie, nie do wszystkich makijaży na pewno będzie pasował. Natomiast do różowej palety cieni, którą mam, jak najbardziej tak. No i do różowego różu, o takiego właśnie, czegoś takiego. Uznałam, że to będzie pasowało, więc mamy taki kolor rozświetlacza. Tak czy inaczej, no jest taki bardzo charakterystyczny, widoczny. Myślę, że nie każdy w takim rozświetlaczu na twarzy dobrze się będzie czuł, no ale popatrzmy. Ja tam kolorowe rozświetlacze lubię, więc jakby nie mam z tym problemu. Natomiast no to nie jest taki typowy rozświetlacz na dzień. O, to chcę powiedzieć. Zobaczmy na policzkach. Już ten kolor widać. Ogólnie jest bardzo ładny. No i muszę powiedzieć, że tu jak nakładam teraz na skórę, w zasadzie na tę warstwę różu, to bardziej w tym rozświetlaczu wybija się ten taki różany kolor. Bo zobaczcie, tutaj na dłoni, o, raz jest tak bardziej złoto, raz jest różowo, a tutaj, jak pod spodem jest róż, to ten kolor różowy się tak jakby wybija na pierwszy plan. Jeszcze sobie troszkę dołożę. No i dobra. I w ruch idzie pędzel od pudru. I rozblenduję sobie to wszystko. Moim zdaniem rozświetlacz ten jest bardzo ładny. Zobaczcie. Na dłoni wygląda tak. Na policzku. No w tym opakowaniu, tak Wam tu pokazuję z przyzwyczajenia, w tym opakowaniu może tak bardzo tego koloru nie widać. On w podglądzie przynajmniej wygląda, jakby był biały. Ale biały nie jest. O. Rozświetlacz też bardzo ładny. Ok, no i jeśli chodzi o te rzeczy do twarzy, to już może od razu pomaluję sobie usta, a poza kamerą pomaluję brwi i przejdziemy do tych rzeczy do makijażu oczu. Do ust mam dwie szminki, a w kolekcji w ogóle chyba są trzy, jeśli dobrze pamiętam. Mam dwójkę Gotham Glam, to jest ta taka pomarańczowa, przynajmniej tak wygląda. O, zaraz zobaczymy, troszkę ją trzeba wycisnąć, jak te szminki start, mniej więcej to jest coś takiego. I 02 wygląda tak. Tak, jak marakuja Juicy Lips. I kolejna to jest trójeczka Bad Mauve. Taki ciemny kolor. Znaczy ciemno, tak wiecie, w tym sztyfcie wygląda o ciemno, ale po nałożeniu na skórę może być taki półtransparentny. No zobaczmy. No myślę, że do dzisiejszego makijażu to właśnie bardziej ta. Nałożę bez konturówki. Zobaczymy, jak będzie wyglądała, tak wiecie, bez żadnego wspomagania. Jest bardzo przyjemna, kremowa. Normalnie jak szminki start. Jeszcze trochę jej wycisnę. Na moich ustach ten kolor jest taki mało widoczny. To znaczy, powiem inaczej, w podglądzie widzę taki połysk, może są te usta takie lekko wiśniowo-liliowe, o, na żywo wygląda to troszkę lepiej, bo kolor jest taki bardziej widoczny. Jeszcze troszkę jej dołożę. Ogólnie tak, konsystencje mają bardzo milutką, no dokładnie jak te szminki marakujowe od Tarte, bardzo fajne. Kolory też mi się podobają, ładnie to wygląda. Ostatecznie kolor ładny, to jest taki przybrudzony, dzienny, liliowy róż. O, tak bym ten kolor określiła. Ok, poza kamerą, słuchajcie, robię brwi i przechodzimy do oczu. Brwi są. Bazy jeszcze nie nakładałam, bo nie chciałabym, żeby mi się, wiecie, gdzieś tam pozbierała, a najpierw chciałam zrobić swatch. Jeszcze raz, paleta. Też są dwa zestawy kolorystyczne dostępne, w sensie dwie palety. Ta, którą ja mam, to jest 01 Hey Pudding. O, wygląda tak. A kolory mamy o takie. Może odlepię od razu tę folię, żeby nie świecić Wam, bo się wszystko odbija od niej. Oczywiście już w jeden cień wsadziłam paznokieć. O tutaj. W każdym razie paleta wygląda tak. No, wygląda uroczo, ale tak samo podobała mi się paleta Jokerowa. W sumie nawet bardziej mi się chyba podobała kolorystycznie niż ta, bo ta jest taka łagodniejsza. Te kolory są do siebie bardziej zbliżone. Tamte były takie, no wiecie, wyraziste. Zresztą momencik, ja ją mam pod ręką. Jeszcze raz Wam przypomnę, tamtą paletę była naprawdę świetna. Zobaczcie, o. Piękne te kolory tu są. Cienie są w tej palecie śliczne.
ale jakoś tak razem nie chcą współpracować i zdania o niej nie zmieniłam. Jest generalnie słabo napigmentowana i jeżeli chce się uzyskać jakiś kolor, to trzeba się namęczyć, to po pierwsze, podokładać tego cienia i nie można tych cieni jakoś, wiecie, w dużej ilości ze sobą mieszać, bo wtedy pojawia wam się jedna buro-fioletowo-brudna plama, więc generalnie jak się ich używa tak, wiecie, osobno, no to jeszcze jakoś to wygląda, ale razem niekoniecznie, więc wracam do Harley Quinn. Paleta również wygląda uroczo, no ale co będzie na powiekach, to nie wiem. Tak czy inaczej, robię swatche. Ten oczywiście tu wygląda bardzo ciekawie, to może na koniec go sobie zostawimy. Może tak, zrobię maty. To jest mat, to jest mat. Myślę, że te matowe cienie będą do siebie bardzo podobne i to też jest mat. To serduszko żółto-zielone też jest matowe, ale to za chwileczkę. O, zobaczcie. Pierwsze cztery cienie, mamy tutaj takie matowe kolory, generalnie tak, no, przyjemne, ładne, takie pastelowe, dzienne. Ten coś tak tu nie bardzo wyszedł. Cienie z palety jokerowej też słabo wyszły na swatchach i na powiekach też było nie najlepiej. Generalnie jeśli nie widzieliście tego filmu z Katri, z tymi nowościami właśnie z Jokerem, to zachęcam do obejrzenia. No to może nie, jak robię cienie matowe, no to zróbmy od razu to serduszko też tylko tak. Ciężko nabrać te kolory przynajmniej palcem, bo no mały, wiecie, mała przestrzeń tu jest. Coś takiego mi się nabrało, zobaczmy ten turkus. Turkus i żółć. Wiecie co? Wyjątkowo, ja tego nigdy nie robię, ale zróbmy swatche pędzelkiem. Czy tu się da coś uzyskać? No co prawda nakładam to na... Tu miał być turkus, tu miał być żółty. Nakładam to na suchą skórę, no ale coś powinno być. Jeśli chodzi o żółty, to nic. Zobaczmy ten turkusowy, może coś się tu pojawi. Na pędzelku coś tam jest. Wiecie co, tak mocniej tutaj podłubię. Dobrze widzicie, w sensie dobrze widzicie, że nic nie widzicie, tutaj prawie nie ma koloru, więc serduszko dwukolorowe już wypadło słabo. No te jako tako widać, tutaj te dwa kolory, w sensie tu powinny być dwa wyraźne kolory, ale ich za bardzo nie ma. Także, zabieramy się teraz za cienie błyszczące, czyli powiedzmy tak, ten, no i tak po kolei, ten, tutaj i taki jaśniutki, na palcach wyglądają całkiem ładnie. Gdzie tutaj może? O! Błyski przyjemne. Ten jasny może jeszcze go troszeczkę dołożę, bo jakoś tak się niewyraźnie nałożyło. Chyba, że on taki jest właśnie. Nie no, generalnie przyjemne. Te cztery i te, zobaczcie, są takie w miarę widoczne. No generalnie są delikatne kolory, więc no może one takie powinny być. Tutaj to jest bieda straszna. Zaraz, zrobiłam te cztery, czyli tak, teraz ten. No i tutaj te dwa serduszka. Pozostałe cienie ok. Dwukolorowe serduszko na razie odpada. Tego jasnego serca nałożę trochę. W sensie tego cienia w kształcie serca. O. Nie, zobaczcie. Mam coś takiego. Powiem w ten sposób, pominąwszy to dwukolorowe serduszko, to pozostałe cienie wypadły na swatchach lepiej niż swatche z paletki jokerowej, fioletowej. Tak, jeszcze zerknę mam tu na tę zieloną. Mam nadzieję, że ta zielona chociaż się spisze, bo cienie w niej też są śliczne. Zobaczcie, tak wstępnie wam pokażę, no bo oczywiście będzie z nią film, no ale popatrzcie. Piękne są te cienie. Także, Harley Quinn. Dobra, na swatchach nie jest tak źle. Nie jest tak źle, no ale... Nakładam bazę i zabieramy się za malowanie oczu. Zobaczymy, jak się to zachowa na powiekach. Baza Bell Hypoallergenic. Na pewno w ostatnich chwilach musieliście ją u mnie widzieć, bo ja ją męczę, chcę ją zużyć. Zaczynam od cienia tego takiego najjaśniejszego. O, tutaj tego. To jest ten na swatchu, taki brudno-blado-liliowy. W zasadzie to jest taka liliowa kość słoniowa. O, nazywa się to Arkham Asylum. Zachęcająca nazwa. Nakładam go na całą powiekę. No w sumie powieka wygląda jakby była, wiecie, przypudrowana. Jakiegoś koloru tu za bardzo nie widać. No ale to tutaj się nie czepiam, bo to jest taki cień. On ma takie właśnie być, ma być tłem. Okej. Okay.
No i teraz może się zacząć robić problematycznie. Zacznę od, załóżmy, którego? Od tego koloru, to jest chyba ten, i nałożę na taki duży obszar, na załamanie. Cień nazywa się Insanity. Tak, nabrałam go dość, wiecie, o. Nie wiem, czy wy w ogóle tu zobaczycie jakiś kolor. Pojawia się taki brudny, blady, bardzo blady liliowy kolor, taki, że prawie go nie widać. Dołożę trochę tego, czyli to jest ten. Na żywo widać takie blade coś, ale używam drugiego takiego, no, ciemniejszego cienia. Tego pierwszego, który nakładałam na tło, powiedzmy, nie liczę kolorystycznie, ale no te dwa już jakoś tam powinny być, powinno być je widać. No może teraz coś się tam zaczyna pojawiać. Okej. Zróbmy trochę odważniej. Ten kolor nałożę sobie na środkową część powieki. Nałożę go palcem. O. O, nawet widać. Szok, cień widać. To jest po prostu pozytywny szok. Maty na razie cieniutko. A ten jest całkiem przyjemny. Taki ładny różowy dzienniaczek. Na zewnętrzny kącik górny dam ten najciemniejszy kolor, czyli Riot. No tak, słuchajcie, dokładam. Mocno tak, zobaczcie, grzebię tu pędzlem w tym cieniu. No i mamy coś takiego. No nie wiem, zobaczcie, w palecie, a tutaj. Jeszcze troszkę go dołożę, a może po prostu spróbuję też palcem, może palcem będzie lepiej. No tak w ogóle to się takie wydaje troszkę ciemniejsze tu. O, teraz się coś pojawiło, może palcem po prostu je trzeba dokładać, już zrobię tak, o. Tak, teraz się coś pojawiło. Troszkę się przyciemniła ta powieka. Na wewnętrzną część górnej powieki dołożę ten kolor serduszka, to jest chyba ten? Tak, to jest ten. Tutaj już muszę użyć pędzelka, bo to jest, wiecie, za mała przestrzeń, żebym sobie tutaj poradziła palcem, więc niewygodnie mi po prostu było. Nakładam pędzlem, zobaczymy, co się zadzieje. No, dziwo, ten jasny kolor widać. No i teraz, bardzo jestem ciekawa, jak zachowa się na dolnej powiece cień, którego tutaj nie widać, a mianowicie ten turkusowy. Biorę pędzelek, nabieram. Nie wiem, czy mi się w ogóle coś nabrało. A może to w ogóle nie jest cień? Słuchajcie, kiedyś w jednej palecie, chyba w Essence, był taki jakby cień, który okazał się eyelinerem i trzeba go było zmoczyć. Momencik, ja się tutaj wczytam w tył tej palety. Tu jest taki drobny druczek, że w ogóle tu prawie nic nie widać, ale się postaram. Może ja się po prostu mylę i Eyeshadow and Eyeliner Palette. Także Essence, na razie nie mówię nic, na razie zwilżę sobie pędzelek i zobaczymy. Zobaczymy, czy to rzeczywiście będzie eyeliner. Jakaś mgiełka by mi się przydała, sekundkę. Zmoczyłam pędzelek, no i popatrzmy. Może dlatego mi się te słocze też, słuchajcie, nie chciały robić. Już zobaczymy. Jest niebieski kolor. Tak, to jest eyeliner, no i... Mój błąd. To jest eyeliner. No myślę, że teraz nie ma wątpliwości, że ten kolor widać. Moment. Jeszcze jeden sobie załatwię tutaj pędzelek do tego żółtego. No i żółty. Tak. Popatrzcie. To jest po prostu taka eyelinerowa farbka. Teraz te eyelinery widać lepiej niż cienie. No przynajmniej niż te maty. Tylko teraz tak, gdzie ja sobie mogę je dołożyć? No i po prostu dołożę. O tutaj. Na wewnętrzną część górnej powieki poleci ten żółty, powiedzmy. O tak, jak się go nakłada, to taki bardzo żółty nie jest, zobaczcie. Dobrze, że ja się zorientowałam, że mi się przypomniało, że to są eyelinery, bo tak to bym, wiecie, psioczyła, że nie widać kolorów, a to po prostu... A tu nie o to chodziło, no. I niebieski dokładam.
No i zobaczcie, jak to widać. Także tak. Dokładam ten niebieski eyeliner na dolną powiekę. Teraz to zaczyna nabierać sensu. Dobrze, że mi się to przypomniało, bo naprawdę po prostu bym siedziała i marudziła, że kolorów nie widać, a to nie są cienie. Także, jeśli kupiliście sobie tę paletę i też jakoś tam nie doczytaliście, nie zwróciliście uwagi, to nie są cienie, tylko eyelinery. Proszę bardzo. No ale jeszcze do cieni trzeba by wrócić, bo mam nieumalowaną tutaj dolną powiekę, więc co dołożymy? No może na przykład ten kolor. Dołożę na zewnętrzną część dolnej powieki. Tak myślę, że nad linię rzęs górną to jeszcze trzeba będzie coś czarnego dodać, bo nie wiem, czy to by fajnie wyglądało, jakby się teraz rzęsy umalowało. Będzie taki jasny eyeliner. Może tak, dołożę sobie jeszcze trochę tego niebieskiego. Albo po prostu tak zostawię. Tak zostawię. No ale jeszcze chciałabym, o którym ja tu myślałam, o tym jasnym cieniu, chciałabym go nałożyć na wewnętrzny kącik i odrobinę podług brwiowy. O, ten. Ten jest śliczny, zobaczcie. Jeszcze trochę tego błękitnego eyelinera sobie tu dołożę. Ok, no i to jeśli chodzi o cienie, może nad linię górnych rzęs dołożę sobie odrobinę czarnej kredki, ale tak, o, dosłownie na zewnętrzny kącik, żeby te rzęsy tu zagęścić optycznie. O. Na razie wygląda to nieestetycznie, ale spokojnie. Troszkę sobie rozetrę kredkę pędzelkiem. Ale tak bardzo robię to, słuchajcie, taką bardzo wąziutką linią, żeby nie zakryć tego niebieskiego eyelinera. Okej, myślę, że może być. No i teraz tak, został jeszcze tusz. Tusz jest liliowy, w kolekcji był jeszcze niebieski. Ten liliowy wygląda tak. Zaraz tusz nałożę, tylko chciałabym jeszcze umalować dolną linię wodną. Po prostu nakładam jasną kredkę, taką jasno-różowo-beżową. I takie kolorowe tusze lubię nakładać na dolne rzęsy. Także ten wyląduje na dolnych rzęsach, a na górne nałożę po prostu jakiś tam, co ja tutaj mam pod ręką. Teleskopik od L'Oreal. To może najpierw górne pomaluję już, o, czarnym takim klasycznym tuszem. Po nałożeniu czarnego tuszu w sumie fajnie wygląda ten jasny eyeliner nad linią, wiecie, nad linią rzęs. Taki nieoczywisty sposób. No ale fioletowy tusz. Jeszcze raz Wam pokażę szczoteczkę. O, mamy coś takiego. No taka bardzo zwykła ta szczoteczka, powiedziałabym. I tusz. Na dolne rzęsy. Pierwszy raz go używam. Jeszcze był nieruszany, więc wiecie, nie wiem, jaki będzie efekt. Nie ma żadnej informacji, czy on ma mieć właściwości, wiecie, wydłużające, podkręcające, pogrubiające. Niczego takiego nie ma. Jest tylko informacja, że to jest tusz kolorowy i już, fioletowy. Tak? Tak. Tak jakby się trochę nie nabiera z tego opakowania. Nie no, strasznie męczące jest nakładanie tego tuszu, bo tak jakby się nie nabierał. Jeszcze tutaj troszkę sięgnę, znaczy sięgnę, nie wiem, czy ja w ogóle coś sięgam. Tak odrobinę się coś pojawia na tych dolnych rzęsach, ale jejku, jeszcze się trzeba namęczyć i namachać tą szczotką. Powiem tak, gdybyście idąc rano do pracy chcieli nałożyć sobie ten fioletowy tusz na rzęsy, to musielibyście wstać dużo, dużo wcześniej, żeby sobie go nałożyć. Bo jak na razie to za bardzo się tutaj nic nie wydobywa z tej tubeczki. No więcej tutaj chyba nic nie zrobię. Nie wiem, czy Wy nawet uchwycicie ten kolor. Może zrobię w ten sposób, o. Nie wiem, może ja mam jakiś egzemplarz, który wysechł? Nie mam pojęcia. No nie nabiera się za bardzo, nawet Wam... O, teraz troszeczkę. No taki brudny fiolet to jest, ale...
Jeszcze troszeczkę. No, coś takiego. O, teraz widać kolor. Nie wiem, może on się musi jakoś rozkręcić? Nie mam pojęcia. W każdym razie na dolnych rzęsach mało co widać. O, teraz może się coś pojawia. Słuchajcie, wy to zobaczycie w przyspieszonym tempie. Nie wiem, ile ja tu minut się mordowałam, żeby na dolnych rzęsach mieć coś takiego. Z daleka to wygląda tak, jakby one w ogóle nie były umalowane. No tuż niekoniecznie. Okej, to jakby cały makijaż. Już tutaj nic więcej nie zrobi. I teraz na podsumowanie. Chyba ta kolekcja ma do końca się Catrice Essence udała. W sensie inaczej. Coś się udało, a coś nie. I teraz tak po kolei, jak nakładałam makijaż. Bardzo, bardzo, bardzo podoba mi się efekt, jaki dał puder i rozświetlacz. Te dwa kosmetyki, jeśli chodzi o makijaż twarzy, podobają mi się bardzo i tutaj w zasadzie bez zarzutu, bo i puder pięknie wygląda, i rozświetlacz też mi się podoba, choć ja sobie zdaję sprawę, że wiecie, no jest taki specyficzny, nie dla każdego, no bo ma kolor, no i no właśnie, no nie każdy coś takiego lubi mieć na twarzy. Jeśli chodzi o pomadki, no, no mam nałożoną jedną, ma świetną konsystencję, naprawdę jak te szminki Start, więc pod tym względem cudownie. Kolor też mi się bardzo podoba, w zasadzie oba kolory mi się też podobają, więc szminki też trafione. Co do palety, trochę tak, trochę nie. Dobrze, że się zorientowałam, że mamy tutaj dwa eyelinery, bo tak to by chyba już w ogóle nic z tego nie było. I no, generalnie może tak, z jednej strony pomysł fajny, ale czy z drugiej strony chciałoby mi się, wiecie, rano, jak się szykuję do pracy i robię sobie makijaż, wiecie, zwilżać pędzelek, dłubać tutaj i rysować kreski eyelinerem? Chyba nie bardzo, to jest raczej taka, wiecie, element zabawowy, tak bym powiedziała, w tej palecie. Natomiast pozostałe cienie są raczej przeciętne. Jakiegoś szału tutaj nie ma. Są przeciętne i czy one wypadły lepiej na powiece niż Joker? Chyba mimo wszystko tak, bo tam po jakimś czasie to wyglądało tak, jakby miała jeden, wiecie, fioletowo-bury cień na powiece. Tutaj jednak te kolory widać, więc nie jest tak źle. Może zamiast tego eyelinera dałam tutaj coś innego, coś ciemniejszego, żeby można było sobie bardziej zdefiniować zewnętrzny kącik, ale to są, wiecie, moje takie bardzo osobiste preferencje. Ja zawsze ten krok w makijażu robię, dlatego lubię, jak w palecie pod ręką mam, wiecie, jakiś ciemny brąz, czerń, no coś takiego. Więc no, tutaj tak jak już wolicie. Jeżeli generalnie takie blady, róże i tego typu kolory do Was przemawiają i dobrze się czujecie w takich tonacjach, w takich kolorach, to jak najbardziej ok. Eyelinery, no to już też bardzo specyficzna sprawa. Może ja czasami ich będę używać, ale jak znam siebie, jestem eyelinerowym leniuchem. Nawet, wiecie, nie chce mi się rysować czarnej kreski eyelinerem w pisaku. To jak znam siebie, to raczej tego w ogóle nie będę używać. Po prostu będę korzystać tylko z cieni. Może plus tej palety jest taki, że jak chcecie taki lekki makijaż, łatwy, wiecie, delikatny, subtelny, dziewczęcy, no to jest fajna sprawa. No to pod tym względem ok. Jeśli chcecie coś intensywniejszego, no to niekoniecznie trzeba by tu coś ewentualnie dołożyć. To jak już wolicie. Więc taka paleta mieszana pół na pół. I coś, co no się nie sprawdziło, nie wiem, może ja mam po prostu jakiś stary egzemplarz, ale z drugiej strony stary, no kolekcja w miarę nowa, więc trochę mi się na razie ten tusz na rzęsy nie wydobywał. Tutaj z trudem wydobyłam troszkę, żeby Wam pokazać kolor, więc nie wiem, no będę jeszcze starała się go użyć. Natomiast jak na razie to jest nie do użycia, więc nie umiem powiedzieć, czy to mój egzemplarz taki jest, czy po prostu ten tusz tak ma. Nie wiem. I tak na podsumowanie, czy ta kolekcja mi się bardziej podoba, czy ta od Catrice? Chyba nie umiem jednoznacznie stwierdzić, bo tu są fajne rzeczy i takie słabsze, i tak samo w poprzedniej kolekcji, czyli w tej fioletowej, jokerowej, są słabsze i lepsze. Przed nami jeszcze ta zielona paleta z jokerem od Catrice, zobaczymy jeszcze kolejną. Na razie jest tak, wiecie, bardzo, bardzo mieszana jest ta kolekcja, i jedna i z Harley Quinn, i z jokerem, pół na pół. Nie wszystko im się chyba udało, część ok. I to tyle. Mamy makijaż taki bardzo, bardzo delikatny. Chyba się nie czuję w nim tak super dobrze, bo nie mam przyciemnionych tych zewnętrznych kącików. Dolne rzęsy czuję takie są niedomalowane, więc nie do końca mi się to wszystko podoba. No ale tak jest, tak będę w tym chodzić. Dobra, wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że mimo wszystko filmik Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach, czy coś z tej Harley'owo-Queen'owej kolekcji macie. I o, może tuż? Jak u Was? Czy to u Was działa, czy nie działa? Dajcie znać w komentarzach. Ja się dzisiaj z Wami już żegnam. Dziękuję za oglądanie. Mówię Wam pa, pa, na razie i do zobaczenia.